Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj ze mną w studio jest pan Łukasz Jagnierza, pochodzący z Legionowa. Bardzo duża miejscowość, gmina prawie 50 tysięcy mieszkańców, jak nie więcej. Pan Łukasz jest człowiekiem, który pracuje razem ze swoją żoną, to też jest ważne, w poradni małżeńskiej czy przeciwmałżeńskiej? Jak powinienem to ująć? No, w poradni małżeńskiej, małżeńsko-rodzinnej dokładnie. W poradni małżeńskiej. Tak pozwoliłem sobie zażartować, my z panem Łukaszem też prywatnie się znamy, natomiast kiedy prowadzę jakieś kursy małżeńskie, to ja tu nazywam to wprost przeciwmałżeńskie. Wynika to z tego, że tak dużo osób w ogóle nie wie, czym jest małżeństwo. Niezależnie od tego, nawet jakby żyli wiele lat ze sobą, no to niestety jak mówię im o oczywistych oczywistościach, to patrzą na mnie zdziwieni, o co mi chodzi. Proszę pana, chciałbym, żeby pan dzisiaj jednak trochę odnosił się do tych swoich doświadczeń, o tym, w jaki sposób pan współpracuje z tymi ludźmi, co jest dla nich dużym zaskoczeniem. Mam tu ściągawkę, więc będę też jakieś pytania zadawał. Przygotowałem się oczywiście do tej rozmowy na tyle, na ile powinienem, tak mi się przynajmniej wydaje. Do was też oczywiście, kochani, mam prośbę, że jeżeli pojawią się pytania, a wydaje mi się, że temat małżeństwa, kryzysu w małżeństwie, problemów, relacji z teściowymi, które pewnie się pojawią nie raz tutaj, będziemy do tego wracać. Jeżeli będziecie mieli takie pomysły, propozycje, śmiało pisać. My z panem Łukaszem nie mamy daleko do siebie, możemy się umówić jeszcze na takie spotkania, porozmawiać, no żeby to służyło ludziom, żeby to służyło. Bardzo chętnie. Zaczynamy? Oczywiście. Zaczynamy. Skąd w ogóle pomysł tej całej poradni? To jestem ciekaw. Zaczęło się tak naprawdę od mojej żony, ponieważ zanim się poznaliśmy, to już pracowała w poradni dla narzeczonych i pracowała z narzeczonymi, przygotowywała do ślubu. No jak się poznaliśmy, to mnie też zafascynowało. No i po ślubie zacząłem się wdrażać w temat, czyli razem chodziliśmy na te spotkania. Ja się uczyłem od żony, oprócz tego, że na studiach też mieliśmy psychologię, pedagogikę i tak dalej. Okazało się, że po pewnym czasie zaczęły te pary do nas wracać już jako małżonkowie, szukali pomocy. I zobaczyliśmy z Wiolą, z moją żoną, że bardzo dużo takich osób potrzebuje pomocy. Bardzo dużo takich par, małżeństw, a nam to sprawia dużą radość pomagać im po prostu. No i tak to zostało i trwa od prawie 25 lat. No to już jest jakiś jednak staż. No, dość duży. Ja nie ukrywam, że bardzo często jak rozmawiam później z jakimiś małżonkami, już czuję się w pewnym momencie bezradny, bo ile można doradzić na początku. Z tym, że jako ksiądz ja wiem, że z definicji jestem nieraz spisany na straty, bo co ten ksiądz może wiedzieć? I to nieraz się pojawiło pod komentarzami. Natomiast dla mnie jednak istotne jest to, że niezależnie od tego, jeżeli mówię nawet te same argumenty, których korzystają małżeństwa z długim stażem, które widać, że fajnie żyją w tym małżeństwie, to i tak mnie nie słuchają. To jest jednak coś, co jest widoczne. Natomiast chciałbym o coś innego tutaj może zapytać. Może zacznę takim komentarzem, że ja współpracuję z małżeństwami, znam mnóstwo par, znam mnóstwo małżeństw, ale tylko kilka mógłbym ocenić jako małżeństwa. Czyli jako pary, które mówię, chciałbym, żeby tak ewentualnie wyglądały małżeństwa. Jeżeli ja miałbym być w małżeństwie, chciałbym, żeby tak wyglądało moje. Na palcach jednej ręki mógłbym policzyć. To dobrze czy źle? No, chciałbym, żeby ten odsetek był o wiele większy. Natomiast to widać po małżeństwach, które, jak to ksiądz powiedział, są małżeństwa, tak? Które o siebie dbają, gdzie ta miłość naprawdę wypływa na zewnątrz, a nie jest to udawane. Można się przyjrzeć, można zobaczyć, można poobserwować. To bardzo dużo też daje. Dlatego na przykład młodych ludzi, którzy rozpoczynają swoją przygodę z małżeństwem, zachęcamy do tego, żeby obserwować, przyglądać się małżeństwom rodziców, znajomych, przyjaciół, zastanawiać się, dlaczego niektórym nie wyszło, dlaczego doszło na przykład do separacji albo do rozwodu, ale też analizować, dlaczego niektórym małżeństwom udaje się tyle lat ze sobą być i oni naprawdę o tym mówią, że są po prostu w tych małżeństwach szczęśliwi. Niech przyglądają, niech patrzą, niech biorą to, co jest najlepsze dla siebie. A jeżeli nie ma dobrych bodźców nigdzie? To gdzie szukać tego, jak powinno wyglądać małżeństwo? Bo każdy przecież zakłada dobry scenariusz. Każdy chce być szczęśliwy. Tak, oczywiście. Ja w to wierzę, że każdy chce być szczęśliwy. Nikt nie wstępuje w stałą relację po to, żeby za to się nie udało. Można szukać, czytając książki, można przyglądać się znajomym różnych przyjaciół, tak?
którzy mają na przykład dobre, udane rodziny. Można pytać, można słuchać księży. Często zapominamy o tym, że księża, zanim swoją drogę kapłańską rozpoczęli, to oni przecież wywodzą się z rodzin, z różnych rodzin, gdzie też wielu z nich czuło się kochanych, czuło się szczęśliwych, więc oni wiedzą na przykładzie swoich rodziców też, jak budować te udane małżeństwa. I takie osoby, no, jak spotykają takich księży, mogą ich pytać, mogą podpytywać. No dobrze, a proszę mi powiedzieć może taką rzecz, bo to byłoby też kluczowe. Jeżeli zgłaszają się już do was ludzie, to zgłaszają się to osoby, które da się uratować? Czy to już jest taki etap, że raczej niewiele tu zostało do ratowania? Zgłaszają się w różnym etapie swojego życia i w różnym etapie swojego kryzysu. My mówimy bardzo często jedną rzecz. Jeżeli przychodzą obie strony, czyli mąż i żona, to już jest 50% sukcesu. Dlatego, że jeżeli komuś zależy, nawet w małym stopniu, żeby ten związek uratować, żeby polepszyć swoją relację, to oni się w tej poradni znajdą. I to jest bardzo ważne, że chcą oboje. Natomiast też mówimy bardzo taką niepopularną wtedy treść, że to, czy uratują ten związek, to zależy od nich. My możemy tylko pomagać, my im towarzyszymy, my czasami nakierujemy, ale praca należy do nich. Ta praca cały czas jest w ich małżeństwie, w ich domu, codzienna, ciężka praca. I to nie praca, która dotyczy przede wszystkim mojej pracy nad moją żoną, tylko praca nad samym sobą, bo to jest najtrudniejsza praca, która małżonków czeka. Niestety bardzo często w konfesjonale i w rozmowie z ludźmi spotykam się z czymś takim, że jedna strona bardzo chce ratować, ale z drugiej strony jest opór, jakich mało. Może nazwałbym to nawet obojętnością. To jest chyba już duży problem, że kiedy ktoś już jest obojętny na to, co się stanie. Czy będziemy razem, czy będzie rozwód, co to za różnica? Czy jest coś, co jednak bardzo bolesne? Czy w takich sytuacjach jedna strona może przyjść do poradni, czy raczej tego unikać, bo to już tak niewiele da? Co wtedy zrobić? Zdarzają się takie sytuacje. Zapraszamy wtedy tę osobę pojedynczą, czyli albo żonę, albo męża, żeby przyszli, bo bywały też takie doświadczenia. Mieliśmy takie doświadczenia, że pracowaliśmy tylko z jedną stroną przez jakiś czas, a potem się okazuje, że mąż czy żona, ta druga strona, zauważa zmianę w swoim współmałżonku. No i wtedy się zaczyna interesować, dlaczego, co się wydarzyło. No i ta osoba jest zapraszana na spotkanie. Oczywiście my od początku zapraszamy obie strony, tak? Małżonków razem. Natomiast bywa różnie. To, co ksiądz powiedział, tak? Jest ta obojętność. Czasami ludzie już mówią, nie chce mi się, mam dość. No ale jak przychodzą, to jest duża radość. A z czego mogą wynikać, jeśli można tak ogólnie w ogóle powiedzieć, tak, kryzysy małżeńskie albo kryzysy w związkach? Wiem, że każdy przypadek inny, zdaję sobie z tego sprawę, ale jeżeli mielibyśmy w dzisiejszych czasach nazwać to wszystko, jakoś sumować do 2-3 punktów na przykład, to z czym najczęściej borykają się właśnie małżonkowie? Problem, który jawi się dla nas z doświadczenia naszej pracy w poradni, jawi się najczęściej, to jest komunikacja. Małżonkowie ze sobą nie rozmawiają. Zdarzyło się, że przyszła do nas para małżeńska i kobieta mówi, chciałbym, żebyście państwo mi wytłumaczyli, co mąż do mnie mówi. A mówię, no, brzmi niewiarygodnie. Brzmi niewiarygodnie, wie, no dobrze. No i spotkanie trwało około 2-2,5 godzin. I zaczęliśmy rozmawiać. Pozwoliliśmy się wypowiedzieć pani, pozwoliliśmy się wypowiedzieć panu. No i tutaj czasami wchodzą te różnice między mężczyzną a kobietą. Inne postrzeganie świata, inne rozumienie tego. Po spotkaniu kobieta do nas napisała SMS-a, bardzo dziękuję, w końcu rozumiem, co mąż do mnie mówi. I z tego, co do nas później dotarło, od znajomych, okazało się, że to mamy jednych wspólnych znajomych, że oni nadal są małżeństwem, są zadowoleni. Więc czasami to naprawdę niedużo potrzeba, tylko otworzenie się na tą drugą osobę. Ale czy to się zmienia w małżeństwie? To jest zmiana myślenia? Czy to, że ktoś zawsze taki był, zakochałem się w tym kimś i nagle jest jakiś trach? No bo to jest też zastanawiające, czy co, ktoś nagle w małżeństwie się po prostu zmienia, że my przestajemy ze sobą rozmawiać, komunikować się, raczej się informujemy tylko o pewnych rzeczach. Każdy z nas, jak czy ksiądz, czy ja, czy inny człowiek, w miarę upływu czasu zmienia się. Tak, mamy, stajemy się bardziej dorośli,
Tak? Czyli chodzi mi o wiek tutaj, zbieramy doświadczenia, zbieramy różne sytuacje w naszym życiu, które są w nas i one się w nas jak gdyby pracują cały czas. I tak samo jest z małżonkami. Małżeństwa się zmieniają. Jeżeli małżonkowie mi mówią, że oni są tacy sami po 20 latach jak w dniu ślubu, to uważam, że coś tutaj poszło nie tak, ponieważ małżeństwa mają dojrzewać, miłość ma dojrzewać, mają się zmieniać. Każdy z nas się po prostu zmienia. A w małżeństwie jedna z bardzo ważnych cech to jest słuchanie, tak? Słuchanie, ogląd, przyglądanie się tej drugiej osobie. I na podstawie tego tak możemy wiedzieć, czy ta osoba jest szczęśliwa, czy nie. To jest tak, oczywiście tak samo i rozmowa. To, co ksiądz powiedział o tym przesyłaniu informacji. Bardzo często nasze rozmowy, jak pytamy się małżonków, czy rozmawiacie ze sobą, to oni mówią, oczywiście, mówię, a o czym? No, co kupić, gdzie pojechać, co z dziećmi zrobić, czy lekcje odrobili, a ja dzisiaj wyjeżdżam na 2 dni, tak? Czy przygotowałaś mi kanapki, czy już jestem spakowany, o której wyjeżdżam i tak dalej. Ale to jest przekazywanie informacji. Natomiast brakuje takich rozmów, które dotyczą nas samych, które wchodzą w głębie samego człowieka, czyli jak ja ciebie odbieram, jak w danej sytuacji się zachowałaś, czy zachowałeś, czy to mnie zabolało, czy nie, jak się czuję w naszej relacji, co jest dla mnie ważne, jakie mam potrzeby, które z biegiem czasu też się zmieniają. Czasami jako pokutę mężczyznom zadaję takie pytanie, żeby zapytali swoją kochaną żonę, czy czujesz się przy mnie bezpieczna? I bardzo w momencie, ważne kiedy... pytanie. Dziękuję. Natomiast niezależnie od odpowiedzi, każe później kontynuować. Jeżeli powie, jeżeli ma odwagę, bo to też może być ten etap, że już i też nie chce odpowiedzieć, ale jeżeli powie, no nie czuję się przy tobie bezpieczna, to nie obraża cię, tylko powiedzieć, proszę pani, czy żona kochana, a co mam zrobić, żebyś czuła się przy mnie bezpieczna? To jest pierwsze pytanie. A jeżeli powie, tak, czuję się bezpieczna, to zakładam, że pan prawdopodobnie i tak nie wie, co się dzieje, dlaczego się czuję bezpieczna, więc zadać pytanie, a co robię, że czujesz się przy mnie bezpieczna, żebym wiedział, że mam to kontynuować. Bo każda kobieta jest inna, ale rewelacyjne pytanie. Bardzo dobre pytanie. Ja to chciałbym tutaj uogólnić, no, że my jako mężczyźni zapominamy o tym bezpieczeństwie kobiet. Natomiast dla kobiet jest to bardzo ważne. Jest to jedna z najważniejszych, najważniejsze poczucie, tak, w małżeństwie i często kobiety od tego zaczynają, że nie czują się już bezpieczne tutaj w relacji z mężem. My o tym jako mężczyźni zapominamy, a to jest coś, co jest podstawą, oprócz miłości, czucia miłości, tak, to jest, co jest podstawą w tej relacji małżeńskiej. W jednym z odcinków wyjaśniałem to. To bodajże był taki odcinek, co ja tam wiem o kobietach, nic tylko je spowiadam i wyjaśniam właśnie potrzeby poczucia bezpieczeństwa. Drugi odcinek był o mężczyznach, czyli męska rzecz, gdzie też wytłumaczyłem trochę oczywiście, bo to u każdego może przebiegać to nieco inaczej, natomiast ogólny zarys, jak my mężczyźni działamy według też albo przede wszystkim psychologicznego aspektu. Natomiast chciałbym się odnieść do tego, co pan wspomniał o tym, że informujemy się. To proszę pana, ja zauważyłem jednak coś takiego w rodzinami, którymi normalnie się spotykam, rozmawiam, w szkole też, jak rodzice odbierają dzieci, że są bardzo różne małżeństwa i na przykład mamy małżeństwa, które potrafią z dziećmi rozmawiać właśnie tylko poprzez informowanie. Jak było w szkole? Dobrze. Co jadłeś na obiad? No coś tam. I koniec dyskusji. I dalej jest totalne milczenie. Mamy pary, które na przykład potrafią rozmawiać tylko o planach wakacyjnych. Czyli w zasadzie rzeczywistość teraz to jest, no ale zrekompensujemy sobie wakacje, bo tu pojedziemy, tam pojedziemy i oni naprawdę tym żyją. Są pary, które potrafią rozmawiać tylko i wyłącznie o dzieciach. Tak. I mnie to przeraża, że nie żyją sobą. Po prostu mają poczucie obowiązku, że jednak trzeba te dzieci wychować i tak dalej. I tym się zajmują. Kryzys się zaczyna, kiedy dzieci albo zaczynają się buntować i nagle się okazuje, że już nie mogę wszystkich swoich sił przelać na dzieci, a ten facet albo ta żona są mi obcy, którzy ze mną mieszkają w domu, a jak w ogóle dzieci się wyprowadzą z domu, to już w ogóle mieszkam z obcym człowiekiem. Bo do tej pory tylko dzieci, a ten człowiek jest dla mnie obcy. I co z tego, że spędziłem 30 lat razem, czy 40? I dokładnie. Nawet na takim etapie zdarzają się rozwody. Tak, no najstarsza para stażem małżeńskim, która była u nas, to miała 36 lat stażu małżeńskiego. Najmłodsza, no miesiąc po ślubie. A ile wcześniej się znali? Niecały rok czasu. Rok czasu i po miesiącu przyszła do nas kobieta, mówiąc, że doszło do zdrady ze strony męża.
O, tak. Bolesna sprawa. Bardzo bolesna sprawa. Ale to też już jest efekt czegoś, tak? Mhm. Tak naprawdę dużo tych kryzysów można by było zażegnać, gdyby osoby ze sobą rozmawiały. Szczerze rozmawiały, ufały sobie i te tematy były na... Temat rozmów, tak, jest nieograniczony. Czyli każda sfera poruszona, moje uczucia poruszone, potrzeby poruszone, oczekiwania, nawet tematy seksualne poruszone, tak? Jeżeli tutaj ze sobą rozmawiamy, jesteśmy szczerzy, nie obrażamy się, to co też ksiądz ładnie zaznaczył, że jeżeli ktoś mi zwraca uwagę, ja się nie obrażam, tak? Rozumiem, że coś wykonałem takiego, zrobiłem, co mogło moją żonę na przykład dotknąć, tak? Urazić. Tutaj nie ma czasu na obrażanie się, tak? No, małżeństwo powinno się nauczyć patrzeć w jednym kierunku. Oj, tak. To jest chyba takie najtrudniejsze, bo często są tak konkurencyjność. Ty mnie nie pochwalisz, to ja cię nie pochwalę. Ale jak ty mnie pochwalisz, albo ja będę na przykład starała się i czekam na to, że mnie pochwalisz, bo jak mnie nie pochwalisz, to się nie będę starała. A to chyba nie o to chodzi, co? Zupełnie nie o to chodzi. Żeby szukać tych pochwał, choć są potrzebne. Znaczy, nie, oczywiście, że tak. Docenienie drugiej osoby, pochwała, zauważenie. My, szczególnie mężczyźni, to bardzo lubimy. Ale tak bardzo jest... ładnie pan to ujął. Dziękuję. Ale to jest rzeczywiście potrzebne. Mhm. I nam, ale i naszym żonom. Natomiast zapominamy, że w małżeństwie to nie my mamy dbać o siebie, tylko naszym zadaniem jest dbanie o naszego współmałżonka. Jeżeli dwie osoby się kochają, jeżeli okazują sobie tą miłość, to ja wiem o tym, że moja żona będzie o mnie dbała. Ja mam zadanie, żeby dbać o moją żonę. Tak? Pilnować, żeby ona się czuła szczęśliwa. Nie ja, to ona ma się czuć szczęśliwa w tym związku ze mną. No dobrze, ale rzucił pan hasło okazuje miłość. No, oczywiście. Co znaczy w ogóle, że ja okazuję miłość? A to jeżeli chodzi o moje małżeństwo, to ja muszę iść do mojej żony i się spytać, jak ty chcesz, żebym tobie okazywał tą miłość? Bo ja mogę. No tak. Liga Mistrzów. No nie wiem, czy Liga Mistrzów, natomiast na pewno jest to pytanie bardzo ważne, ponieważ każdy z nas jako człowiek lubi inaczej okazywaną miłość. Ktoś lubi przez przytulenie, ktoś lubi przez ciepłe słowo, ktoś przez prezenty i tu już wchodzimy w świat 5 języków na przykład miłości. Ktoś przez praktyczną pomoc, czyli czuje się kochany, jeżeli mu pomagamy w domu. Ktoś przez to, że z nim usiądziemy na kanapie, poczytamy razem książkę czy pooglądamy film i będzie się czuł kochany, ponieważ poświęcamy jemu czas. Każda osoba lubi inaczej i warto się tego dowiedzieć od swojej żony czy swojego męża. W teorii to takie proste. No, oczywiście. Ładnie to brzmi. Natomiast chciałbym, żeby pan się odniósł do jednej rzeczy. Kiedy rozmawiam z osobami, które mają zawrzeć sakrament małżeństwa, spisuję na przykład z nimi protokół, jestem człowiekiem, który potrafi bez emocji zadać takie pytanie, żeby, wiecie, taką moją ludzką złośliwość też okazać. To jest moja natura. Mam nadzieję, że to jest przejaw jakiejś tam inteligencji, a nie po prostu czystej złośliwości, ale myślę, że takie cechy wyjdą na moją starość, czy będę jedną wielką złośliwością po prostu, bo to wtedy zobaczymy, żadnych ograniczeń. Zobaczymy. Natomiast zadaję pytanie, po prostu z kategorii zadaję różne pytania proste, na przykład jak dzisiaj dzień minął, coś tam i nagle po prostu kolejne pytanie, także nie zorientują się często, że to jest jakieś podchwytliwe. Rozwód dopuszczalny jest gdy? I bardzo często słyszę, no gdy mnie zdradzi, gdy to, gdy tamto i w zasadzie każda para, nie spotkałem jeszcze pary, która potrafiłaby powiedzieć, no ale co ksiądz mówi? Przecież my chcemy na całe życie. Przecież my się kochamy, nie zakładamy, że to się nie uda. Nigdy nie spotkałem takiej pary. I co to znaczy, proszę pana? To znaczy, że przez czas poznania, przez czas narzeczeństwa, nawet wcześniej, nie zwracają uwagi na to, kim jest ta druga osoba. Czują się dobrze w tym towarzystwie, w towarzystwie tej osoby. Fajnie spędzają czas, mają wspólne zainteresowania. No i teraz, i to powiem tak szczerze, też z perspektywy pracy w poradni, niestety zamieszkują razem, bo mają takie wrażenie, że dzięki temu poznają się wcześniej, poznają się lepiej. A nie poznają? No nie poznają. Znają przyzwyczajenia, wiedzą, kto jak się zachowuje. To nie tak, to nie dopasowanie tak działa. Dopasowanie seksualne, przecież to jest argument, który nieustannie się pojawia. Rzeczywiście, pozwolę sobie najpierw do niego wrócić. Zdarza się, że osoby, i to wcale nie tak rzadko, uważają, że jak już będą małżeństwem, no to już w tej sferze nie będzie żadnych ograniczeń. Ograniczenia w sferze seksualnej są. Poza tym są takie momenty, kiedy nie ma tego współżycia w małżeństwie.
tak? Jest ciąża, może być ciąża zagrożona, jest choroba, są wyjazdy. A poza tym, tak jak powiedziałem wcześniej, jako ludzie się zmieniamy, tak? Inaczej patrzymy na sferę seksualną, kiedy nie ma dzieci, inaczej podczas ciąży, inaczej później po porodzie. Kobieta patrzy też na tą sferę seksualną w miarę upływu czasu, kiedy stajemy się też starsi, też inaczej na to patrzymy, więc nie ma czegoś takiego jak jedno dopasowanie się w sferze seksualnej. My cały czas siebie poznajemy, cały czas mamy siebie poznawać. Dla mnie ważne jest to, kiedy rozmawiam z młodymi ludźmi w moim wieku, szczególnie z mężczyznami, pokazują mi jedną ważną rzecz, że dla nich sfera seksualna jest taką sferą, w której to oni właśnie mają wrażenie, że w małżeństwie to już wszystko będzie wolno, czyli mają takie nastawienie, że małżeństwo równa się seks dowolny. Natomiast chyba nawet czystość przedmałżeńska jest niczym w porównaniu do czystości małżeńskiej później. Tak mi się wydaje, no bo później jest dużo trudniej wytrzymać, kiedy piękna kobieta już przy mnie jest, którą kocham, którą chcę spędzić życie. I to powoduje taką frustrację u wielu mężczyzn, że wielu niestety ucieka w pornografię regularnie, bo co innego sobie wyobrażali, czyli nie zdawali sobie sprawy z tego, czym jest małżeństwo. A już o zdradach nieraz nie mówię, no bo to już jest bardzo bolesna sprawa. Często słyszymy w poradni, że mówią właśnie mężczyźni, że ja myślałem, że już będę mógł zawsze, kiedy tylko będę chciał i tak dalej. Natomiast tutaj osoby, które zgłaszają się do nas do poradni, zapominają o jednej bardzo ważnej, podstawowej, bym powiedział, relacji, która wynika ze ślubu, tak, z sakramentu małżeństwa, że moja żona nie jest moją własnością. Tam nie ma, że w przysiędze małżeńskiej nie mówimy, że sobie biorę sobie ciebie za żonę czy za męża. Tak? Nie, biorę ciebie za męża albo ciebie za żonę. Biorę ciebie całą, jaka jesteś. Z twoimi zmarszczkami, oczekiwaniami, potrzebami. Mało tego, ja ślubuję tobie, że ja będę przestrzegał tego. Bo ty jesteś człowiekiem, masz godność swoją. Ja tej godności nie naruszę. Zresztą też bardzo często o tym mówimy, że jeżeli ktoś narusza naszą godność w małżeństwie, nasz szacunek, mamy prawo się przeciwstawić, zbuntować, bo jesteśmy człowiekiem i to jest najważniejsze w związku małżeńskim. Więc szanując drugą osobę, tak? Szanując jako człowieka, z potrzebami, oczekiwaniami, z tym, że w tej chwili żona powie nie mam ochoty na współżycie z tobą, okazuje też jej miłość. Przede wszystkim w taki sposób. Czy wiara pomaga? Bardzo. A jeżeli jej nie ma? To jest troszkę trudniej. Naprawdę? Naprawdę. To jestem zaskoczony. Chociaż znam takie małżeństwo, gdzie kolega deklaruje się jako osoba niewierząca, chociaż ja mówię o nim, że jest agnostykiem, poszukującą osobą, który szanuje żonę. Ślub był w kościele, ponieważ małżonka tego chciała. Dzieci też były ochrzczone u pierwszej komunii świętej. Natomiast jak z nim zaczynam rozmawiać, to okazuje się, że posługuje się, w cudzysłowie oczywiście, posługuje się wszystkimi wartościami chrześcijańskimi w swoim małżeństwie. Tylko tego nie nazywa i do tego się nie przyznaje. Natomiast sama wiara bardzo mocno pomaga, ponieważ mamy płynąć w jednym kierunku, mamy stać się jednością, więc jeżeli mamy te same wartości oparte na wierze, czyli mamy kogoś, w tym wypadku Pana Boga, który nam pokazał, jak mamy żyć, jest to w Piśmie Świętym, tak? Czym mamy się kierować podczas budowania naszego małżeństwa przez całe nasze życie, jest nam o wiele prościej. Ostatnie pytanie zadam w tym odcinku. Jeżeli spotkałby Pan młodych ludzi i wiedziałby, załóżmy, kobieta jest wierząca i praktykująca, mężczyzna nie. Ona jest zdesperowana, bo się boi, że będzie sama, bo już ma 20 kilka lat i wszystkie koleżanki kogoś mają i nieważne kto, bo przecież ona go zmieni. Nie? Jeszcze jest takie poczucie misji, o którym porozmawiamy w kolejnym odcinku, bo na pewno ja go zmienię, dzięki mnie zacznie chodzić do kościoła, modlić się i tak dalej. Czy gdybym Pan mógł doradzić, to Pan by raczej powiedział, daruj sobie? Nikomu nie możemy zabronić zawarcia. Nie, zabronić nie, ale taka myśl, która by się pojawiła, dziewczyno, nie dasz rady. Na pewno by to od nas usłyszała. I nie tyle, że nie da rady, tylko byśmy powiedzieli, że, czy nawet sam bym powiedział, że będzie ciężko. I że to będzie jeden z tematów w małżeństwie, który będzie powracał. I jak nie niszczył małżeństwa. Jak nie niszczył małżeństwa. Dobrze, kochani. Dziękujemy na dzisiaj. Postarajcie się napisać w komentarzach może jakie wy macie doświadczenie albo jak to wygląda u waszych znajomych, rodziców.
czy warto w ogóle być w małżeństwie. Śmiało też możecie zadawać pytania. Postaramy się z czasem do nich odnieść. Jak nie w kolejnym odcinku, to jeszcze w przyszłości. Bo myślę, że warto korzystać z tego, że mamy pana Łukasza, który jest naprawdę profesjonalistą i swoje wie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.